Oj, proszę. Nazywam się Sandra Kowalczyk. Ogólnie urodziłam się też tu w tym mieście, w Elblągu. Znam go naprawdę jak własną kieszeń, każdą dziurę, każdą melinę, że tak powiem. Naprawdę, nawet w tym tu bloku ćpałam po prostu mefedron, wszystko co tylko szło. Wiecie, znam w każdym bloku, w każdym miejscu byłam. Jak miałam 12 lat, to zaczęłam brać narkotyki. Co to spowodowało? Ogólnie u mnie w domu było tak, że jak ja się urodziłam, to mój tata nagle zaczął pić, zostawił moją mamę samą. I ta mama mnie wychowywała, brała mnie do koleżanek i w ogóle, wiecie, ale no nie było w tym ojca, nie? Nie było w tym ojca. Jak miałam 11 lat, urodziła się moja siostra, którą jeszcze musiałam się zajmować i powstało takie coś jak odrzucenie, tak? Że po prostu zobaczyłam, że już, że nie dość, że nie mam tego ojca, to jeszcze teraz przyszło kolejne dziecko i już w ogóle dla mnie w ogóle tej miłości nie będzie. I szukałam akceptacji, tak? Szukałam akceptacji u ludzi. A że większość osób w Elblągu ćpa i pije, więc tą drogę poszłam. I powiem wam szczerze, jak pierwszy raz zażyłam to sama. Sama, znałam dealera, poszłam, załatwiłam. I powiem wam, że to mi się bardzo spodobało. Bardzo mi się to tak spodobało, że zaczęłam brać wszystko. Psychotropy, budapren, no tu była moja mama, teraz poszła, ale ona jest ogólnie kaletniczką. I budapren zawsze był w domu, bo przynosiła go do klejenia butów i tak dalej. Kiedyś jak weszła do domu, jak zobaczyła, co w tym domu się dzieje, jak jest wszystko powywracane, budapren wszędzie leży, ja naćpana leżę, w ogóle masakra. Wiecie, była załamana, załamałam, zniszczyłam moją rodzinę. Zniszczyłam rodzinę i niszczyłam każdego, kto stanie w ogóle na mojej drodze. Wiecie, ja nie wierzyłam w Boga. Przyszedł czas, gdzie Bóg postawił na mojej drodze tutaj Tomka, tak? Ale ja byłam od tego, żeby niszczyć. Mnie kiedyś skrzywdzono, miałam faceta, który mi bił i powiedziałam, że będę gorsza, będę po prostu niszczyć. I ten Tomek tutaj, co jest, tak? On w tym momencie wtedy, on w ogóle nie brał narkotyków. On zaczął brać je przeze mnie. Również go zniszczyłam, skrzywdziłam. Całego życie po prostu sprowadziłam do dna. Do dna. On się zakochał, przyjechał, zabrał mnie. A tutaj nagle przyjeżdża taka dziewczyna, zaczyna przez nią ćpać. Ta w ogóle ucieka mu z domu, wyjeżdża na Majorkę, zdradza, wraca. Wiecie, zaprosiłam do niego zło. On jeszcze miał w miarę dobre serce, ale w moim sercu nie było cienia światłości, nie było cienia miłości, nie było cienia nadziei, wiary, niczego, po prostu niczego, naprawdę. I takie życie po prostu miałam, ćpałam, piłam, kradłam, cięłam się, uwielbiałam krew w ogóle. Kiedyś była sytuacja, że Tomek mnie pobił i mówi do mnie: Sandra, przepraszam. A ja mówię: przepraszasz? Mówię: dobra, to dawaj mnie, tnij na przeprosienie, a ja ciebie, to będzie fajne, nie? W ogóle takie coś było, że wynajmowaliśmy pokój. Pociliśmy się, pokój był cały we krwi. Cały we krwi, rozumiecie? A wynajmowaliśmy u ludzi. Ludzie to zobaczyli. Zobaczyli w ogóle ten stan nasz. To była tragedia. I tak spadałam na same dno. Ćpałam, byłam bita. I w moim życiu doszło do takiego czegoś, że kiedyś przyjechałam pod Warszawę i spotkałam, wiecie, jak ćpasz tyle lat, to swój swego po prostu rozpozna, nie? I szło se takich dwóch ziomków. Ja mówię: o, oni mają towar na pewno, to lecę do nich. Pobiegłam, mówię: sprzedacie mi. Oni: dobra, nie mamy marihuany, nie mamy haszu, ale mamy takie coś, w ogóle tanie, 80 zł za 5 gram, w ogóle, wiecie, tanie jak nie wiem co. Ale co się dzieje? Ja mówię, zapaliłam swiwki, dwa machy i to zaczęło mi po prostu zabijać. Zabrało mi władz w nogach, w rękach. Zaczęłam walczyć o swój oddech, o oczy. Ale ciało w końcu umarło. Wtedy Tomek wziął mnie tylko na ręce, na ławkę, zaniósł mnie tam w tym Legionowie właśnie. Zaniósł mnie na tą ławkę. I to ciało już umarło. I zaczęła się walka wewnątrz mnie. Wewnątrz mnie, w środku, wewnątrz. I ja wtedy dopiero pierwszy raz w życiu w ogóle zobaczyłam, że chcę żyć. Że w ogóle życie jest cenne. Że przez te wszystkie lata, które w ogóle żyłam na tym świecie, nic do tego świata nie wniosłam. Nawet najmniejszej w ogóle, no, no nic. W ogóle było takie puste. Takie puste, takie w ogóle smutne, wiecie. Ale że poznałam Boga, ja zaczęłam do Niego krzyczeć, wewnątrz, w środku mnie, gdy umierałam, zaczęłam krzyczeć: Jezu, uratuj mnie, bo wiem, że tylko Ty możesz to zrobić, wiem, że tylko Ty, przecież przede mną całe moje życie, mam brać ślub, w ogóle wiecie, mam brać ślub, w ogóle niczym, mam 20 lat, a umieram, mówię: Jezu, ratuj mnie, tylko Ty możesz to zrobić, ale ta walka była bardzo silna, to było bardzo silne, to było w ogóle wtedy, to było
straszne, właśnie wtedy pierwszy raz bałam. Ja się pierwszy raz w ogóle zaczęłam, że ja nie wiem, co dalej, co w ogóle dalej będzie. Wiecie, ja wiem, że dużo ludzi nie zadaje sobie nieraz tego, bo ja sobie nie zadawałam tego pytania nigdy w ogóle. Nie interesowało mnie to, co będzie po śmierci. Ja twierdziłam, że w ogóle no umierasz i koniec. Ale wtedy, w tamtej chwili, kiedy umierałam, to ja się bałam. Ja zobaczyłam, że ja nie wiem, gdzie ja pójdę, że ja nie wiem, gdzie jest moje miejsce, że nie wiem, co się dalej w ogóle ze mną stanie. A jeżeli piekło istnieje, co wtedy? Co wtedy w ogóle zrobisz? To jest wieczność, wiecie? I wtedy w ogóle, kiedy ja krzyczałam do niego, może to zabrzmi śmiesznie, ale ta śmierć wygrała. Śmierć wygrała i umarłam, wiecie, nie było nic. Bo zanim pójdziesz gdziekolwiek, to jesteś jakby w otchłani. To nie jest czyściec, ale przechodzisz przez otchłań. I ja byłam w tym miejscu, rozumiecie? Ale nie wiem, ile ja byłam nieżywa, nie wiem, bo byłam nieżywa. Był przy mnie tylko Tomek. Wyglądałam jak naprawdę 8-dniowy trup, zielona na twarzy, wklęsła. Tomek wszystko widział, naprawdę. Ale po jakimś czasie poczułam dreszcze w moje stopy, przeszyły mnie do góry, do mojej głowy. Zaczęłam wymiotować i kwiczyć jak po prostu, no jak świniaka zażynasz. To był taki kwik, to nie było ludzkie, wiecie? I Jezus do mnie przyszedł. Przyszedł w swym blasku, przyszedł, pokazał mi, jaka jestem dla Niego wielka, jaka jestem cenna, wiecie, pokazał mi, że ja sama dla siebie myślę o sobie, że jestem małym takim główienkiem tutaj na tym świecie, że nic nie znaczę, a pokazał mi, że dla Niego jestem potężna, dla Niego jestem cudowna, wyjątkowa i w ogóle pokazał mi, że dla Niego beze mnie tu na tym świecie jest pusto, bez jednej duszyczki, bez jednej, wiecie. I tak jest z każdym jednym. Bóg tak kocha człowieka, że bez tego jednego człowieka jest pusto. Jest pusto. Często ludzie myślą, a co ja jestem, co ja dla kogoś znaczę. Przecież nie mam rodziny, nikt mnie nie kocha. Znaczysz więcej niż ci się wydaje. Znaczysz o wiele więcej. On wskrzesił mnie wtedy z martwych. On wskrzesił mnie z martwych. Ludzie, ja ożyłam. I jestem tu na tym miejscu, żeby mówić o Nim, bo jestem, bo żyję. Gdybym nie żyła, nie mogła już bym tego robić, ale przeżyłam. On wskrzesił mnie z martwych. Wielki Król Królów i Pan Panów, który dla mnie jest moim Ojcem. Jest moim Ojcem. On zaczął mi pomagać w moich najmniejszych dziedzinach mojego życia. Zaczął w ogóle od mojej pamięci i od wysławiania się, bo od narkotyków miałam tak przejedzony umysł, przeżarty, że ja nie potrafiłam się wysławiać. W ogóle zdania nie potrafiłam złożyć. Nikt mnie już nie rozumiał. Ani mama, ani Tomek. No nikt mnie już nie potrafił. Musiałam po 5 razy produkować się i tłumaczyć w ogóle, o co mi mniej więcej chodzi. Wiecie, nic nie pamiętałam. Wszystko leżało na głowie Tomka. Wszystko. Ja tylko o czym myślałam, to tak. Wstaję rano, 3 tłoki. Do roboty, wracam, tłoki i to było moje życie, wiecie, amfa, wszystko, nic mi. Tomek robił obiad w domu, mówi, Sandra, obiad, dobra, weź mnie, nie denerwuj, najpierw tłoka mi tu wal w ogóle. Rozumiecie, ja miałam taki stan, nie obchodziło mnie w ogóle nic, nie obchodziło mi nic, naprawdę. I on kiedy, to naprawdę, chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli macie z czymkolwiek problem, jeżeli szczerze zawołasz do Jezusa i uwierzysz w sercu swoim, to On ci pomoże. Mi pomaga w najmniejszej sprawie, w najmniejszej sprawie, ale ja wierzę w sercu swoim, ja wierzę. Wiecie, każdy z nas dostaje ziarnko wiary, każdy z nas. To nie jest tak, że nie wiem, jeden ma o tak, a drugi tak. Każdy dostaje ziarnko, które rośnie i które rośnie. To zależy od ciebie, jak ty dasz w ogóle Duchowi Świętemu w sobie pracować. Jak ty na niego się otworzysz. Jak bardzo się otworzysz, jak szybko On cię przemieni. On przemienia wszystko, cały umysł. Daje nowe serce, naprawdę, które inaczej czuje, inaczej widzi. Wszystko. To jest kochający Ojciec. On chce dobrze dla każdego człowieka. Naprawdę. Moja rodzina cała była niewierząca. Rozumiecie? Znaczy się niewierząca, wiecie, o co chodzi? Do kościoła nie chodzę, w domu nie ma krzyży, tam wiecie, tych takich pierdółek, że tak powiem, ale dziecku do kościoła każe chodzić, wiecie. Ale cała rodzina niewierząca. Nie. I myślę, że Bóg zjawił się po to, żeby całą Polskę przebudzić, wiecie. Polska musi się przebudzić dla Jezusa w ogóle, dla Jezusa, dla Jego chwały.
Dla Jego, bo żyjemy w czasach ostatecznych. Rozumiecie? Jezus powiedział, że w czasach ostatecznych będzie głoszona Ewangelia wszędzie. I jest, i będzie. Żeby każde ucho się usłyszało i każde oko zobaczyło. I żeby Jezus przyszedł tu jak najszybciej, bo ten, który poznał Go osobiście, pragnie już być tu, tam. Tak, On jest z nami tutaj, mamy niebo tu, ale wiemy, że tam te rzeczy ludzkie już w ogóle nie będą się liczyć. Nie będzie ani nic złego tam nie ma. Nic złego, tam jest pięknie, tam jest życie, tam jest miłość, tam jest światło, tam jest, tam. Możesz mieć to dzisiaj w sobie i dawać to innym ludziom. Tak, będziesz widział ten syf, jaki jest, ale w tobie będzie niebo, które będziesz mógł dawać dalej. Będziesz mógł je dawać dalej, żeby kolejna osoba miała to w sobie, żeby kolejna osoba powstała do życia, bo każdy jest martwy. Martwi są, nie wiedzą o tym, zamknięte oczy mają. I ja o czym modlę się, żeby te zasłony z ich umysłów pospadały, żeby te zasłony pospadały, Ojcze. Ja się modlę o całą, Ojcze, Polskę, żeby ludzie potwierali oczy, Ojcze, żeby było nas coraz więcej, Ojcze, coraz więcej. On jest naprawdę wielkim, potężnym Bogiem, wielkim, Ojcze. I chwała Mu za to. Wiecie, ja powiem szczerze, ja kochałam narkotyki. To nie było tak, że ja je ćpałam, bo nie miałam tam, wiecie. Ja je kochałam, ale jak Jezus przyszedł do mojego życia, to wiecie co, ta miłość do narkotyków to jest nic, bo On daje prawdziwą miłość. Prawdziwą. I wtedy jakieś narkotyki w ogóle się dla Ciebie nie liczą. Wiecie? Wtedy, kiedy mnie wskrzesił, od razu mnie uwolnił. Ale to nie jest tak, że ja się boję. Wiecie, ja jestem wolna bez lęku. Bez lęku. I to jest prawdziwa wolność. Wolność to nie jest to, jak Ty mówisz, o, ja nie piję, ale nie mogę patrzeć, jak inni piją. O, ja nie piję, ale się boję, bo jak ruszę jedno piwo, no to nałóg wróci. To nie jest wolność. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Jesteś wtedy związany, rozumiesz, bo się boisz. Ja się nie boję. Ja mogę se wziąć i tutaj, że tak powiem, zapalić se marihuany, naćpać się, ale ja nie potrzebuję tego. Nie potrzebuję i nie chcę. Rozumiecie? Bo to nic do życia nie wnosi. Narkotyki, alkohol jest taki, że na początku jest fajnie, bo na początku się śmiejesz, bawisz, skaczesz, a później lądujesz na dnie. Później się budzisz, a nikogo wokół nie ma. Nikogo. Nawet jednej osoby. I zostajesz sam. I zostajesz sam w swoim główienku. Wiecie, dlatego to jest fajne na chwilę. Na chwilę. Ale Jezus daje miłość, wolność i pokój na stałe. On wszystko daje na stałe. Wiecie? Wszystko daje na stałe. To jest łaska. On jest dobrym Ojcem. Dobrym Ojcem. Myślę, że tutaj ludzi religijnych tak nie ma, to nie będę już więcej mówić. Aleluja. Kochamy Jezusa tu wszyscy. Amen. No i kochani.